Dzień dobry bardzo! Witajcie kochani w nowym Daily Vlogu. Dzień dobry, dzień dobry! Witam, witam, jestem też. Tak, jestem też, a jestem dlatego, że właśnie jedziemy do Nadarzyna, do Centrum Expo Ptak, ponieważ dzisiaj odbywają się targi dla profesjonalistów, targi Beauty Forum, połączone z targami fryzjerskimi, więc ruszamy naszą małą ekipą, pełną parą. Zobaczymy, co się będzie ciekawego działo i oczywiście zabieramy Was ze sobą. Największe targi kosmetyczne przed nami, a słuchajcie, jest taki korek, żeby wjechać... Korki jest, no, bardzo to korki! Korek niesamowity, żeby wjechać, zaparkować samochód. Słuchajcie, kolejki takie, że to się w głowie nie mieści. No ale nie ma się co dziwić. Pierwszy raz w nowym miejscu, zresztą sami widzicie. Zawsze, powiem Wam, zawsze, kiedy są organizowane targi Beauty Forum, zawsze są takie korki. No ale dzisiaj to już wyjątkowo. To sever the ties, but I would never, ever, ever would have believed them. No reason. Sometimes the truth is hard to see, but never, never, ever, ever seem to be over. Kochani, zatrzymałam się na stoisku marki Mondunik i zobaczcie, mamy tutaj nowości w ofercie. Co to takiego jest? Jakieś płyny, pewnie do kąpieli. Jesień, kąpiel. Tak, 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 to jest nasza taka nowa marka w ramach grupy Mandinik, Time for Herbs. Tutaj mamy naturalne produkty, berm, czyli taka botaniczna esencja do kąpieli z rozmarynem. Czyli ta zielona. Tak, ta zielona, piękny zapach, taki bardzo intensywny. Jest też Seven Herbs, czyli botaniczny żel do mycia ciała z ekstraktem z 7 ziół, również ze słodką bazylią. Ciekawe, a tutaj jeszcze widzę, mamy jakieś suplementy. Tak, ponieważ efekty na skórze uzupełniają nam też produkty w postaci suplementów. Mamy kapsułkowaną ekologiczną kurkumę z pieprzem kubeba. Jest też lukrecja i ekologiczne, kapsułkowane oregano. O, bardzo ciekawe. Czy można zamawiać je na stronie u Was? Tak, tutaj mamy dla marki Time for Herbs, to jest marka nie tylko gabinetowa, ale też taka dostępna, no, ogólnie. I jest sklep timeforherbs.pl, tam można je obejrzeć i zamówić. Dobra, super, dziękuję. So I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. Uh-oh. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me. Uh-oh. Lucky, lucky, lucky. I won't let the door hit when I leave. Should've known by your rap sheet that you were nice. But now I am telling. No i koniec, moi drodzy, jesteśmy już po targach, jedziemy teraz do Warszawy, ale powiem Wam tak, jestem totalnie rozczarowana. Rozczarowana? Tak. Czekałam prawie dwa lata na targi Beauty Forum, połączone z targami fryzjerskimi, a się okazała jedna wielka lipa. Już Wam mówię dlaczego. Chociaż powiem Wam szczerze, że miałam takie dziwne przeczucie, ale nieważne. Całe targi, ogromne targi, zresztą jak część pewnie z Was o tym wie, bo Centrum Expo Ptak jest ogromnym miejscem dla targi. Okazało się, że w jednej dużej hali były zorganizowane trzy przestrzenie, w czym jedna strefa Exclusive, gdzie znajdowała się kosmetyka profesjonalna, bardzo, bardzo mała i bardzo mało marek profesjonalnych. Później była druga strefa, czyli strefa połączona fryzjerska ze strefą makijażową. Jeśli chodzi o fryzjerstwo, to nie było prawie nic. No i później była trzecia strefa, strefa paznokciowa i strefa związana z przedłużaniem rzęs.
I dlaczego jestem rozczarowana? No między innymi dlatego, że marki, na których mi zależało, po prostu ich nie było. Zawsze czekałam na Moroccan Oil, na Tangle Teaser i tak dalej, i tak dalej. No po prostu nie było tym razem tych marek. W ogóle nie było Yasumi, przynajmniej ja nie znalazłam, nie było Seis. A jeśli były te marki, które znam i kojarzę, to miały też małe stoiska w tym roku. Cieszę się, że oczywiście udało mi się odwiedzić Bandi i że była marka Mondunik i też mogłam troszkę tam spędzić czasu i porozmawiać, zobaczyć jakie są nowości, ale mało, po prostu mało. Czuję się rozczarowana i zawiedziona, bo zawsze spędzałam prawie cały dzień na tych targach, a teraz minęły jakieś 2 godziny, odkąd żeśmy przyjechali na targi i już wracamy, więc... A, i dowiedziałam się, że podobno bardzo dużo detalistów. Dzisiaj pierwszy dzień targów, więc bardzo dużo detalistów, mniej profesjonalistów. Powiem wam, nie wiem z czego to wynika. Dziewczyny z Bandi opowiadały mi, że dużo marek się nie pojawiło na targach właśnie też ze względu na obawę przed koronawirusem, a to są największe targi organizowane w Polsce, jeśli chodzi o kosmetykę profesjonalną i nie tylko. Więc ilość ludzi, która tutaj przyjeżdża i która się pojawia na tych targach jest oczywiście ogromna. Więc może rzeczywiście pojawiły się jakieś obawy z tym związane, ale powiem wam z drugiej strony, że przestrzegali tego, że sprawdzali, czy mamy maseczki, czy generalnie było to wszystko sprawdzane i kontrolowane, kolejki do wejścia też ogromne, no ale co z tego? Nic się nie stało, Alore, nic się nie stało. No nic się nie stało, no stało się, bo sobie prawie nic nie kupiłam. Nic prawie sobie nie kupiłam. Parę rzeczy pokażę wam już w domu. Ale na pocieszenie mówię do Massimo, jedźmy coś zjeść. Tak, jedziemy coś zjeść? Do centrum? Tak. Dobra, zaraz coś wykombinujemy i pojedziemy może jakiegoś dobrego burgera. Myśleliśmy o burgerach, a ostatecznie stwierdziliśmy, że jedziemy do naszej ulubionej restauracji w naszej okolicy i ja sobie zamówię pattaya z przyjemnością z kurczakiem. A Max właśnie się zastanawia, czy wybrać jakieś danie, jakieś sushi, jakiś zestaw dla niego. No zobaczymy, będziemy coś decydować, wybierać i zaraz zobaczycie, co będziemy dzisiaj jeść. Believe them, no reason. Sometimes the truth is hard to see, but never, never, ever, ever seem to be over. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy już w domu, więc pokażę wam, co przywiozłam z targów. I od razu zaznaczam, nie będzie tego dużo. Henna, najlepsza henna na rynku. Sięgam po nią już od wielu, wielu lat. I tutaj widzicie, mam 2 opakowania. Wersja grafitowa jest dla mnie i wersja czarna dla mojej mamy. No i druga część moich zdobyczy z targów Beauty Forum. Zioła! I teraz pewnie sobie pomyślicie, no jak to? Targi kosmetyczne, a ty wracasz i przywozisz zioła? Zaraz wam wytłumaczę dlaczego. A nie, przepraszam, mam tutaj balsamy do ust. Jeden dla mnie, jeden dla mojego Massimo, balsamy malinowe. Ale tak, rzeczywiście, widzicie tutaj zioła, które zostały mi zaproponowane i są to zioła dla mojego Massimo. I teraz tak, to są zioła związane z odchudzaniem Massimo, bo jest właśnie w tej chwili na diecie. Natomiast tutaj są zioła, które będzie stosował w związku z zatokami. A ponieważ mamy taki okres, że no niestety jesień, zima, zatoki potrafią się znowu odzywać. Problem z zatokami po prostu wraca u mojego Massimo, więc zobaczymy, jak mu pomogą te zioła. Podobno działają rewelacyjnie. Jest to oczywiście autorska mieszanka ziołowa do przeprowadzania różnego rodzaju terapii. Mam nadzieję, że się sprawdzą. To on będzie testerem, Massimo będzie testerem i nie ja. Zobaczymy. Jeśli rzeczywiście będą mu pomagały na zatoki i przy odchudzaniu, to dam wam oczywiście znać. Dostałam od rodziców suszone grzyby. To są, słuchajcie, grzyby, które zbierała moja siostra. Oczywiście ususzyli je moi rodzice. Cały taki wielki słoik. I stwierdziłam, że jak są grzyby,
to musi być bigos. I oczywiście mam tutaj kiszoną kapustę. Najlepsza kiszona kapusta to jest właśnie ta z ryneczku Lidla. A dlaczego? Dlatego, że jest w 100% naturalna. Zobaczcie w ogóle, jaki ma świetny skład. Biała kapusta i sól. No i oczywiście też jest bardzo, bardzo dobra. Także mam tutaj zapas kapusty, którą zaraz będę szatkować. Muszę ją wcześniej przepłukać, namoczyć grzyby, pokroić śliwki, dodać przyprawę. No i zaczynamy! Head up in the clouds, oh my, since I met you. Heart out of my sleeve, now what will I do? Fingertips, red lights every night. Since I met you, it's been